Dzień dobry, witam Cię jesiennie w kwadransie dla wychowawcy. Jest to program, w którym spotykamy się co czwartek na moim kanale na Fit Edukacji i zbieramy ciekawe pomysły na lekcje wychowawcze, lekcje z zakresu doradztwa zawodowego, takie, które pomogą Tobie, które pomogą Twoim uczniom. Witam Cię na moim kanale. Ja nazywam się Katarzyna Skolimowska. Dbam o dobrostan nauczycieli, po to, aby posyłali to dalej, by uczniowie bardzo dobrze czuli się na Waszych lekcjach. Bo wierzę w to, że gdy my czujemy się dobrze, to uczniowie także. I dzisiaj, słuchajcie, temat bardzo gorący, mianowicie jak obudzić w uczniach kreatywność. Przywitałam Cię gumiakami, po to, aby zadać Ci pytanie. Co by było, gdyby takie buty trafiły na safari? Co by było, gdyby plemię zamieszkujące miejsce, gdzie w ogóle nie pada deszcz, gdzie w ogóle nie nosi się butów, dostało taką przesyłkę? Jak wykorzystano by takie buty? Co można z nich zrobić? Jesienią można właśnie w taki sposób rozpocząć lekcję, aby na stoliku w sali, w jakimś centralnym miejscu leżały różne akcesoria, które są związane na przykład z obecną porą roku, takie, które od razu wiemy do czego zastosować, jak je używamy, po to aby właśnie wprowadzić uczniów w taki stan, żeby poszukiwali nowych rozwiązań. Nowych zastosowań takich pomysłów, na przykład z tymi oto butami. Kolejny pomysł, kochani, jak mogę sprawić, aby poranne wstawanie było przyjemniejsze? Rzucamy taki temat i od razu dajemy możliwości odnalezienia wielu, wielu rozwiązań. To jest coś na zasadzie pytania, co by było, gdyby, które otwiera umysł i od razu zachęca do szukania rozwiązań. Od razu zachęca do szukania rozwiązań, ale uwaga, jest tutaj pewna pułapka, mianowicie nasz mózg będzie wypluwał na początku same oczywistości. Dlatego, ile tych pomysłów jest? 20, minimum 20. Uwaga, w 3 minuty. 20 w 3 minuty. Specjalistka, od ćwiczenia, treningu mięśnia kreatywności, który ja uwielbiam słuchać. Dorota Filipiuk właśnie opowiada o tym, że to powinien być krótki czas, ale przynajmniej 20 rozwiązań na dany problem. Jak mogą sprawić, aby poranne wstawanie stało się przyjemniejsze? Ja myślę, że jest to pytanie, które będzie elektryzowało uczniów w zasadzie wszystkich etapów edukacyjnych, a już na pewno tych od czwartej klasy wzwyż, im dalej, tym jest to pytanie bardziej na czasie i można tutaj znaleźć fajne rozwiązania, które będą się przekładały na życie codzienne, bo jak wiecie edukacja to jest edukacja, która ma taki życiowy wymiar. Tutaj znajdujemy pomysły, które poprawiają nam jakość życia tu i teraz i pokazują uczniom, że dzięki edukacji takiej nastawionej właśnie na skuteczność i na to, aby poprawiać właśnie życie tu i teraz, jest to zasadne i to faktycznie taka edukacja ma sens. Zatem, taki tutaj kolejny pomysł. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy, słuchajcie, spisać sobie w klasie listę problemów, listę problemów, na które chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie. Listę klasowych problemów naszych, takich w naszej klasie, albo takich problemów szkolnych, uczniowskich, takich, które są ważne dla uczniów, więc tutaj wszyscy bierzemy udział w procesie zbierania tych, tej listy problemów, kłopotów, bo jak wiemy, no kreatywność jest właśnie po to, aby w taki niestandardowy sposób rozwiązywać problemy. I dlaczego my to robimy? Jak najbardziej także możemy mieć to zastosowanie w doradztwie zawodowym. w Doradztwie zawodowym takim wiecie, że wow, teraz mamy lekcje z doradztwa. Albo takim doradztwie zawodowym, które się dzieje po prostu na innych przedmiotach. tak? I wtedy to wszystko też razem kumulujemy. No, Fit edukacja też ma w swojej misji właśnie to, aby wszystkie nasze lekcje były takie, które właśnie mają ten taki życiowy wymiar, i są osadzone w tym duchu doradztwa zawodowego i tego, co możemy robić w przyszłości. Zatem, najwięcej. Otrzymują pracownicy najwyższą zapłatę, tacy czy pracownicy czy ludzie, którzy rozwiązują problemy innych w kreatywny sposób, inny niż zwykle, niestandardowy, acz skuteczny. To jest najcenniejsza rzecz, żeby to było skuteczne. I teraz, jak to zrobić, prawda? Mamy taką listę problemów, i teraz, jak możemy pobudzić nasze umysły, umysły naszych uczniów do tego, żeby wynajdywać super rozwiązania, nowe, zaskakujące, kreatywne. Uwaga, do pudełka, do pudełka, do worka, jak tam wolicie. Ja mam takie fajne pudełko po moim jednym z ulubionych kubków, bo mam ich dużo, ja uwielbiam w ogóle. Kubki, filiżanki i takie rzeczy. W pudełku zbieramy. Różne karteczki z napisami, z różnymi wyrazami. Nie wiem, kamienie, liście, okulary, lampa, ściana, no cokolwiek, tak? I proponuję, żeby jakby zacząć od tego, tak? Czyli mamy w, z tyłu głowy, że będziemy chcieli szukać rozwiązań dla problemów różnych, na przykład naszych klasowych czy takich edukacyjnych, ale lekcje zaczniemy od tego, że do takiego pudełeczka będziemy wrzucać po prostu różne wyrazy. I kiedy już to pudełko się zapełni, powiedzmy, że będzie tam 20-30 różnych wyrazów, to wtedy właśnie tworzymy listę. I na przykład na takiej liście może być pytanie pod tytułem, jak mogę urządzić moją salę, moją klasę, tak aby uczniowie czuli zaciekawienie wtedy, gdy wchodzą na lekcję. Hmm? No bo jak wiemy, łapanie uwagi i fokus to jest coś bezcennego od czego warto zacząć, żeby w ogóle z jakimkolwiek tematem wystartować. I co? Losuję sobie słowo liść. No oczywiście jak się to ja się spodziewałam tego, gdyż tutaj jest tylko liść, ale normalnie w normalnych szkolnych warunkach tutaj będzie wiele innych wyrazów. No i teraz słowo liść. Jak ja sobie to mogę wykorzystać do sali? tak liści teraz mamy pod dostatkiem i mogę na przykład utorować drogę wejścia do sali mogę zrobić kręgi z liści kręgi do prac w grupach mogę na dużych liściach takich teraz mamy pisze piękne kolory duże okazy na tych liściach mogę zapisać na przykład polecenia dla grupy albo dla ucznia mogę przywitać każdego liściem i dać mu jakieś polecenie na lekcję mogę go przywitać jakąś wspaniałą afirmacją która będzie zapisana na tym liściu, i ten liść może być już na przykład też polakierowany, lakierem do paznokci albo do włosów, tak żeby był trwalszy, żeby sobie uczeń, który, któremu być może to zdanie się spodoba, powiesił w swoim pokoju. Możemy na przykład, nie wiem, za całe okna, całe szyby w klasie zakleić liśćmi i na nich na przykład ukryć jakieś różne elementy lekcji, które będą potrzebne do wyszukiwania podczas zajęć. Także możemy liście zawiesić na przykład od sufitów z lampy do, w dół na sznurku i na nich też coś ciekawego zawiesić. Także mnóstwo jest tutaj pomysłów i zobaczcie, nic to nie kosztuje, tak? Liści mamy w brud, a możemy wykorzystać fajnie w taki sposób, że jeżeli będziemy właśnie mówić o kreatywności, będziemy ćwiczyć tę kreatywność, to już od samego początku uczniowie są zaciekawieni, gdy wchodzą do sali. Ja uwielbiam takie rzeczy, lubię taki moment, gdy uczniowie już od samego początku są przygotowani na to, że będzie się tutaj działo coś innego, coś fajnego, to jest bardzo uważam, cenne i bardzo, takie wiecie, no taka profilaktyka, że ja wiem, że ja potrzebuję po prostu po to, żeby zrobić dużo, dużo znaczy może, może źle, po to, aby zrobić coś skutecznego na zajęciach, ja potrzebuję szybko tę uwagę złapać. Więc po co tracić czas na to, żeby to zrobić w trakcie lekcji, kiedy ja mogę to już zrobić od samego początku? Oczywiście też nie zawsze się to. To też nie może być zasadą, tak, że uczniowie po prostu wiedzą, że jak przychodzą do szkoły no to musi być jakiś wow w klasie, bo to też nie o to chodzi, tak, w sali. No i to też wtedy już w pewnym momencie nie będzie zaskoczeniem, ale takie pomysły, takie smaczki możemy wykorzystywać za jakiś czas i to jest uważam świetna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że przestrzeń. Przestrzeń w ogóle inspiruje bardzo. Przestrzeń, która inspiruje. Kochani, w jednym z linków do opisu tego filmu zamieściłam taki fajny, ciekawy artykuł z różnymi zdjęciami, w jaki sposób firma Google inspiruje swoich pracowników, jak tworzy przestrzeń, czyli warunki do tego, żeby te pomysły się mnożyły. Bo to też o to tutaj chodzi na tych zajęciach, tak? Żebyśmy trenowali kreatywność w taki sposób aby nie tylko, że my tutaj będziemy teraz robić wiecie, lekcje z brokatem i fajerwerkami i za każdym razem się głowili jak to zrobić, tylko żeby stworzyć warunki do tego, aby to uczniowie mieli cudowne pomysły i kreatywne rozwiązania. Więc tutaj ta, ta, te podpowiedzi są myślę, że fajne, oczywiście niekoniecznie do zastosowania w szkolnych warunkach, tak, z wiadomych ekonomicznych względów, ale wiecie, no, nam nauczycielom kreatywności nie brakuje. Jak widzieliście, nawet z liści czy z kamieni jesteśmy w stanie zrobić cudowne rzeczy. A czasami, taki, no zobaczymy coś takiego ciekawego w przestrzeni, jesteśmy w stanie zrobić na naszych szkolnych warunkach, tak, żeby to zrobić minimum finansowym, ale maksymalne efekty osiągnąć. Więc zachęcam do tego linku. Poniżej znajduje się także link do scenariusza mojego autorstwa: jak zachęcić uczniów, aby Zadbali o przestrzeń do nauki. I tam jest, słuchajcie, link do całego scenariusza, który jest napisany w takim duchu z uwzględnieniem psychologii koloru. To też jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jakby jaki jest cel tego, że my takiego koloru używamy. Tak? Jak mamy dużo czerwonego, no to, to wiedzmy, że to będzie wprowadzało energię, będzie przykuwało uwagę, i teraz po co? Będzie też, no tak trochę właśnie, pobudzało uczniów, więc jak mamy towarzystwo zbyt takie wiecie energetyczne, to też trzeba tutaj z tym kolorem uważać, więc zachęcam, żeby sobie zerknąć, cały scenariusz jest na blogu, można go po prostu brać i jechać z tematem. Poza tym kochani, oczywiście zachęcam do książki, wychowanie do osobistego rozwoju, tutaj mamy w pierwszej części właśnie jeden z tematów dotyczących kreatywności, o i co, ja sobie zaznaczyłam, a teraz sobie zamknęłam, Kreatywność, czyli, o jest, kreatywność, czyli samodzielność poza schematem, no bo właśnie po co my tej kreatywności, chcemy dlatego my chcemy w ogóle ją wyzwalać w naszych uczniach? No właśnie dlatego, że dzięki temu nasi uczniowie będą samodzielni, tak? A my, gdy patrzymy na personę ucznia, którego chcemy wypuścić spod naszych skrzydeł, Opis ucznia, który kończy naszą szkołę, wychodzi spod skrzydeł naszej edukacji, no to jest osobą samodzielną. Sądzę, że tutaj każda szkoła zgodziłaby się ze mną, że właśnie takiego ucznia chcemy wypuścić. A więc, kreatywność i takie umiejętne, kreatywne rozwiązywanie problemów, to jest pierwsza, najważniejsza sprawa, jakiej możemy uczniów nauczyć. I tutaj, kochani, mamy cały rozdział. Cały, cały rozdział i cały, całą, lekcję, całą lekcję dotyczącą właśnie tego, w jaki sposób tę kreatywność można e, pobudzać, e, budzić naszych uczniów i ją rozwijać, to są zupełnie inne, inne pomysły niż te, które słyszeliście do tej pory, inne niż te, które są w scenariuszach pod. E, w opisie do tego materiału ja bardzo lubię ten temat i uważam, że akurat w tym temacie to się pomysły nie kończą. Natomiast na co ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę na język korzyści. Zadanie kreatywne nie reklamy i przedmiotu, ale korzyści, jakie wynikają z jego posiadania. I tutaj możemy sobie zrobić właśnie taką lekcję reklamy. Reklamy Kreatywnej. Przy okazji podprenujemy tutaj mówienie językiem korzyści, a więc językiem, który do perfekcji powinien mieć opanowany dzisiaj każdy, bo reklamujemy i sprzedajemy na każdym kroku. Wierzcie mi, na każdym kroku. Ja wiem, że mnóstwo nauczycieli twierdzi i mówi, że nie zna się na sprzedaży, że nie sprzedaje. To jest guzik, prawda? Dlatego, że my sprzedajemy codziennie siebie. Wiem, że to brzmi brzydko, ale. To jest jakiś skrót myślę, wy wiecie o co chodzi. Sprzedajemy ideę naszego przedmiotu, sprzedajemy naszą misję, którą mamy w naszej szkole, sprzedajemy naszą markę osobistą. My to przepracowujemy z moim zespołem edukacyjnych Petarty non-stop. To jest szkoła, która się nigdy nie kończy, ale daje niesamowity rozwój. Niesamowity rozwój, także bardzo zachęcam, żeby w ogóle do edukacyjnych też dołączyć, bo wtedy takich kreatywnych pomysłów będziecie mieli uff, potąd. I tutaj jakie mamy polecenie? Na przykład, nie reklamuj opon, ale zareklamuj. Hmm, co? Co można zareklamować, mówiąc o oponach? Tak, na przykład bezpieczeństwo. Nie reklamuj ubezpieczenia na życie, zareklamuj. Hmm, hmm. Nie reklamuj salon, salonu samochodowego, ale zareklamuj coś tam innego. Nie reklamuj lodówki, ale zareklamuj. Czyli cały czas patrzymy na to, co może nam dać dany produkt, w jaki sposób on podnosi jakość naszego życia. I po prostu dodaje nam szczęścia do tego codziennego dnia, no bo tego wszyscy poszukujemy. Więc tutaj takie kreatywne myślenie o takich zwykłych produktach codziennego użytku jak najbardziej można potrenować. Zachęcam Was, kochani, także do tego, aby. Po prostu skupić się na tym, co możemy zrobić, aby podkręcić mózg. Dlatego, że gdy mamy mózg podkręcony, to wtedy też jakby pomysłów nam nie brakuje, gdyż naturalnie nasz mózg jest stworzony do tego, żeby szukać różnych, szukać, szukać różnych rozwiązań, wymyślać nowe rzeczy. Jesteśmy stworzeniami bardzo twórczymi. I warto po prostu korzystać z tego, co już mamy, z takich możliwości, które mamy, które nam mózg daje. I teraz, co można zrobić, aby taki mózg uczniom podkręcić albo podpowiedzieć im, co mogą zrobić, żeby faktycznie to oprogramowanie nasze wewnętrzne, z którym będziemy zawsze do końca życia działało, po prostu niezawodnie, nie zamulało, nie zawieszało się. Również w opisie zachęcam Was do tego, abyście zerknęli właśnie na ten scenariusz jest. W pakiecie scenariuszy z innowacją wychowawczą, którą możecie sobie u mnie zakupić w sklepie, jest tam sześć scenariuszy, które z pewnością pobudzą do kreatywności Was i Waszych uczniów. Są to gotowe rozwiązania, które oczywiście inspirują do kolejnych, bo tutaj się rozwiązania nie kończą. W Waszych głowach z pewnością już teraz pojawiło się mnóstwo nowych pomysłów na to, jak podkręcać kreatywność uczniów. Dlatego, cóż, kochani. Komentarzu proszę Was o to, abyście napisali, jak można wykorzystać takie oto buciki w niestandardowy sposób. I dajcie też znać, jak Wy podkręcacie kreatywność u Waszych uczniów i czy temat w ogóle Wam się podoba. A mam nadzieję, że tak, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, 16 grudnia spotkamy się w Skuli na webinarze, właśnie o tym, jak podkręcać kreatywność uczniów, i tam będzie ich z pomysłów na to. Jak sprawić, aby nasi uczniowie byli mistrzami w kreatywności? Do zobaczenia i do zobaczenia za tydzień.